Siema, witajcie. To jest mój taki bardziej nietypowy gameplay. Let's play, gameplay nie. Z gry SCP-087-B. Boję się. Tak troszkę. Kurde. Za chwilę wracam. Zwątpiłem. Dobra, jestem. Boję się. Kurde, tędy mam iść. Czy tędy? Tego się chyba nie da otworzyć, nie? Nie. Są schody. A? Ale mi serce wali. Ja. O, drugie piętro. O, ja pierdzielę. Co to było? Nie wiem, czy w ogóle coś słyszycie. To było wtedy trochę kijowe. Czy mnie pewnie słyszycie, ale z gry. Jest tu ktoś? Jezus, co to było? Coś ruszyło chyba. Jesus Christ, to była. Myślałem, że jakiś gaz się ulatnia, kurde. Ile tu jest pięter? Już się boję. Co ja robię? Nie, i to wszystko przez pomidora. Lol. Nóg mi nie widać. Czwarte piętro. Ale to chyba w dół. To powinno być minus czwarte. Ale przyspieszyłem. Fiabło. Ale się spociłem, a jeszcze ciepło. Jeszcze na dworze jest ciepło, a w pokoju mam tak gorąco, że. Nie, ja już nie umiem dalej. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Powoli, nice and slow. Nice and slow. Zaś coś tam. Zagraj w grę. No, bardzo fajna. Kurde, ile tu jest tych pięter? O, nie ma piętra. Zdzierstwo nie napisali. Nie, ja już nie chcę iść dalej. Jeez. Nie no, muszę się trochę od ekranu odsunąć, bo. Tu będą schody, tak? Nie. Ja, schody. Ja! Zaraz mi tu cyklon B wpuszczą mi. Dobra, nie powinienem się śmiać z takich rzeczy.
Wiecie, ile mnie odwagi kosztuje naciśnięcie W? Najlepiej to by było escape nacisnąć. Escape, uciekaj! Kolejne piętro. Szóste. No ile ja mam tych pięter przejść? Ja się już boję. Kurde, to jest tylko idziesz korytarzem, ale ta muzyczka jest tak wnerwiająca. Może jakbym ściągnął słuchawki, ale to wtedy nie będzie realistyczne. No i tak mam tak głośno, że nic nie słyszę, co się wokół mnie dzieje. Znaczy, no, w sensie w domu. Kurde, jeszcze ta kamera i ja cię kręcę. Taka, jakbym trochę na narkach był. O, co to było? No znowu, jakaś sala tortury tam jest, albo co? W ogóle czemu ja nie mogłem się tamtymi drzwiami przebić? Nie chcę iść do przodu, nie będę potem spał w nocy. Będzie mi się śniło, że idę jakimś korytarzem. Kurde, ja tak lubię spać. Jezus, jak mi serce wali. Siódme. Już muzyka umilkła. Myślę, że coś się wydarzy zaraz. Siódme piętro. Tak. Patrzcie, ile już przeżyłem. Siedem pięter. Siedem. Siedem. Nie chcę iść dalej. Kurde. Słyszeliście? Mam nadzieję, że tak, że też słyszycie te odgłosy z gry, bo inaczej to będzie kijowo. Jak tylko mój głupi głos będziecie słyszeć. Jeszcze taki trochę zniekształcony, bo się trochę boję. Fuck. O, to wydech. Boże. Zesram się zaraz. Nie ma już tabliczki, lol. Albo może nie zeszłem jeszcze z tego siódmego. Kurde, znowu schody. Nie, zaraz sobie będę musiał pograć w Wiedźmina albo w coś innego. Obojętnie co mam w domu. A w ogóle to chciałem was nakręcić na to, że za niedługo po Wiedźminie, znaczy po Wiedźminie, no po Wiedźminie, taką główną moją serią będzie Cywilizacja 4. Myślę, że walnę tam jakąś taką, nie wiem, nie pamiętam czy tam jest kampania już. Chyba nie. Ale dobra, to jest ważne. Będę nagrywał jakieś takie, wiecie, takie wolne gry, o, tak to nazwę. No, tam trochę to zajmie na pewno. Myślę, że kolejnym takim, co ja, chwila, co ja tam mam jeszcze? Co takiego, co mógłbym nagrać? Myślę, że... O kurde. Mam jeszcze Spartana i Pretoriansów, ale to dopiero na dalszy plan, jak skończę
Cywilizację czwórka, jeszcze nawet Wiedźmina nie skończyłem, więc co, o czym my tu w ogóle mówimy? O, coś się tu dzieje. Jeszcze pewnie może z Minecrafta wrzucę coś. Tak, jakieś małe coś co niecoś. Wiecie, takie jakieś pierdoły, co w ogóle dawno nie grałem. Trzeba by było coś, muszę się napić. Kurde, mikrofon mi wlądował. Dobra. To napicie wody uspokaja. Powiedzmy, że mnie to na chwilę uspokoiło. Dobra, schodzimy, schodzimy. Schodzimy. 9. Kurde, ja się boję, że coś na 10 będzie. Nie, tu już jest coś. Fuck. Lol. Ja tam mam iść. Dobra, dam radę, dam radę, dam radę, dam radę. Dam radę. Dam. Dam radę. Dam. Dobra. Nie, nie dam rady. Pamiętajcie, to wszystko przez tego rąbanego pomidora. Nie, żebym go nie lubił czy coś. Ale w tym momencie, stary, po prostu ręka mi się trzęsie. Znaczy, no. Nie, no dobra. Dzięki, że mi podrzuciłeś tą grę, ale no. Z drugiej strony też nie dzięki, bo się zaraz zesnę. Dobra, to czekajcie, ja tu gówno widzę przecież. Są dwie drogi, tak? Większość ludzi wybiera tą po prawej chyba, nie? Wybiorę tą po lewej, ale ta po lewej. Od lewej strony się czyta, no to tak czasem instynktownie się skręca w lewo. Dobra, skręcam w lewo. Jesus Christ, coś czuję, że to dobiega końca. A w ogóle tu jest jakiś cel tej gry jest? Nie wiem, zdobyć coś albo nie wiem. Aha, pewnie przeżyć. Tu nagle wychodzę na drzwi. Słoneczko. Znaczy słoneczko, wiecie. No, słoneczko. Taki sunny shining, wiecie. Kurde, znowu te sale tortur. Boże, to jest podobno gra na 8 minut. Ja już się zbliżam chyba do końca. Nie wiem ile już nagrywam. Jak zwykle nie włączyłem stopera. Właśnie, mogłem wziąć stopera. Tak mi poradził kolega, żebym wziął stopera. No cóż, nie słucha o schody. 10. piętro. O, coś mi tu nie gra. Ten sufit jest inny niż ostatnio. Coś mi tu nie gra. A w ogóle to jest tu ktoś? Halo? O, jest 10. piętro. Wiedziałem, że coś będzie na 10. To już ja wam to mówię. Po prostu 10, no. Albo na 5, albo na 10. Są takie, wiecie. Liczby, wiecie, takie, wiecie. O, tu są jakieś. O kurde. Nie patrzę przez to. Nie muszę. Nie można. Nie, nie można tu podskoczyć. Lol. Gówno tam widzę. To jest pewnie. A, dobra, nie wiem, idę dalej. Znowu. Nie. Kurde.
Gra, w której się schodzi po schodach i się sra w gacie. Jesus Christ. Kurde, sorry. Sorry za to, sorry, sorry, sorry. Wiem, że mogłem kogoś urazić. 11 piętro i na 10 nic nie było. Ile tu jest pięter? Fuck. Co, będę tak chodził w nieskończoność? Chcę się w końcu zesrać. No, kto mi tu oddycha? Nie wiem, ale ma bardzo śmierdzący oddech. Umyj zęby, człowieku, kurde, albo czym tam jesteś. O nie, skręcamy w lewo, co to ma być? Zawsze w prawo skręcaliśmy. No nie oddychaj. Dzięki. Co, wszędzie teraz idziemy do góry? Matko Boska. Sorry znowu za to. Kurde, nie kontroluję sam siebie. O nie, zaś jakieś puste przestrzenie tu są. Ja się boję. Zresztą takich ciasnych też. W takich grach jest nawet ta cegiełka jest straszna, ta biała tutaj na środku, na kancie taka. Nie wiadomo dlaczego jest biała, no. Ale można podejrzewać. O nie, znowu w lewo skręcam. Nie, okienko. Jezus, myślałem, że to jest taki uśmiech. Fuck. Dobra, na tych cegiełkach mnie już odbija już mi. Znowu te sale tortur. No nie, mamo. Ja cię kręcę. Zaraz tu zejdę, na serio. 10 piętro. A, to my mamy wrócić na powierzchnię, w sensie. To może obrałem tą dobrą drogę. Chyba. A ja się czasem nie wróciłem, żeby potem nie było, że był taki fail, że najpierw szedłem na dół, a potem się nagle wróciłem i poszedłem do góry. Kurde. No, bo to by nawet się czuło, jak tutaj skręcałem w prawo, to tutaj w lewo. No, kurde. No i patrzajcie, no. Jeżeli się wróciłem, to tak sfailiłem tą grę, że to jest magia. Dobra, trochę mi poziom stresu opadł. Trochę. Najgorzej było chyba z początku, tak mi się wydaje. Bo wiecie, ten PewDiePie, czy jak to się tam wymawiało, ja nie umiem. PewDiePie, Nieważne. Wiecie, o kogo chodzi ten gościu. To po prostu gościu hardkorowy. On tak się wyciera. No, chyba się jednak nie wracam. Fuck. Ja się boję. Mamo. Jakiś, co to jest, jakiś? Gdzie ja, kurde, jestem? Teraz mam wybierać, tu czy tu? To jest 9. A tu jest co? Ja się chyba wracam. Ja, bo też to był też taki wybór, nie? Ale ja jeszcze nie naciskałem ani S, ani A, ani D, tylko cały czas W i myszką. A nie, na to mogłem się wrócić. Mam nadzieję, że się nie wracam. Ja cię kręcę. To się okaże, że po prostu tak sfailiłem to, że... Ble. 8.
Nie, znowu te odgłosy, sram, kurde, nie. Tak czasem teraz sobie myślę, że walę to. Wrzucę odcinek już jaki jest, albo w ogóle nie wrzucę. Ale tak myślę potem. Niestety, kurde, zacząłem już gadać, to już nakręcę go do końca, nie? Fuck. To powinno być takie wychylanie z za rogu. Główką. Jezu, myślałem, że tu woda płynie. Jak się powoli napełnia, bezszelestnie. Gdzie ja jestem? Co to ma być? What the fuck? Nie mówcie mi, że sfailiłem tą grę. Nic mi tu nie wyskoczyło. Wyszedłem gdzieś w czarnej dupie. No właśnie, to jakiś gościu, kurde, nie pamiętam jak się nazywał. Mówił, że... no nie pamiętam, no. Ja cię kręcę. Jakiś youtuber taki bardziej ze znanych. Mówił, że... Nie, on pokazywał tą grę, ale tylko przez chwilę. I... Powiedział, że to nie jest gra na raz. Więc prawdopodobnie coś się tu generuje i za każdym razem jest troszkę inaczej. Kurde. Skąd w ogóle dobiegają te odgłosy, ja się pytam, no... What the fuck? Tam jest zamknięte, nie można stamtąd wyjść. Czyli co, jestem gdzieś w czarnej dupie, albo co? Czy miałem jednak wybrać ścieżkę w prawo? Przyszedłem stąd, nie? Idę tędy. Co tu jest, jakaś dziura? Skakać, nie skakać. Schodzić. Zaś mi tętno przyspieszyło. Ale to oznacza tylko tyle, że żyję. No, to jest dobre. Schodzę, schodzę, schodzę. Ło!